Ej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's 3 i tym razem zrobimy sobie podwrok plaży, bo ostatnio skończyliśmy sobie drzewo susurowe, mamy do niej korę i z tą korą będziemy zmierzać tu na dół. Tu była herbaciarnia i tu było zejście właśnie z herbaciarni, dlatego była zaznaczona. Mamy tutaj wykuć broń, ale po drodze musimy zrobić jeszcze dla kolonii mykonidów zadanie, zresztą nie tylko, bo musimy zabić dwargerajskich, ktoś to wymówi dobrze, dwergarskich intruzów nad jeziorem. I tutaj tak mamy jeszcze, w jakiś sposób jest pokazana kuźnia adamantyny, więc tutaj pewnie chyba będziemy schodzić jeszcze niżej do tej kuźni. No i tam przy okazji musimy uwolnić gnomy głębinowe, także tak to wygląda. Później zostanie nam jeszcze ta wieża magiczna, więc podejrzewam, że zrobimy to. Potem wybierzemy się do wieży magicznej i zrobimy sobie herbaciarnię. Albo jeżeli coś tu się okaże, że na przykład tędy wypływamy do aktu drugiego, bo tak było w przypadku gry przedpremierowej, no to sobie odstawimy, zrobimy magiczną wieżę, herbaciarnię i wtedy dopiero odpłyniemy. Chyba, że będzie jeszcze jakaś inna opcja. No, bo tutaj jeszcze nagroda na nas czeka, oczywiście. No i mamy jeszcze, słuchajcie, grzyby do odnalezienia, te do badania Robala, pamiętacie? Ano. No, to w tej wieży, no, chyba. Ona je miała, wieży, prawda? Tak. No, dokładnie tak. Ale tam jeszcze mieliśmy tą, jak to się nazywa, te wykucie. Aha, to mówiłaś o tej herbaciarni właśnie. Spoko. Tak, to jest tam gdzieś pod herbaciarnią, co najciekawsze, mogliśmy tędy zejść, ale i tak byśmy nie mieli tej kory z drzewa, więc... No aha, dobra. Aha. Jesteśmy na miejscu, no i wzięliśmy swojego przyjaciela ze sobą, władcę Przysyta. Zapiszemy sobie. Teraz tak, co tu są? No i proszę, i tutaj jest stracona gnomka głębinowa, teraz już wiemy. Skąd te ciała? Ja myślę, że chyba lepiej ich zajść jakoś od góry. Nie wiem, czemu ja wylądowałam na dole, co mi się kompletnie bo nie podoba. Bo teleport tam jest. No właśnie. Musisz tędy po prostu sobie cyk, cyk, cyk. My już jesteśmy z bonusem w sumie. Patrz, jak Przesyt ja ładnie wchodzi, zobacz. Patrz, tu jest grzyb, on się po wszystkim wespnie. Karlak wzięliśmy trochę ze sobą, żeby jakiegoś takiego ala tanka mieć. Chociaż ona tu bardziej deps jest, bym powiedziała. No ale zobaczymy. Prawda. Potem jeszcze... Okej. Ja od razu mówię, że tego gościa będę zabijał, nie? Ja zabijam, nie zrzucaj w przepaść on tak nie jest. Nikogo. Tak, tak. Nawet jeśli, ja... nawet jeśli nie, bo główna wczytywać. Tutaj nagrywająca mówi, żeby zrzucić, to nie zrzucać. Zrzucić, ale nie w... Bo i tak winę przypiszę komuś innemu. Tak. Cicho, jak u tak winę. Jest. No to nie twoja wina, no dobrze, że go rzuciłeś, tylko nie dogadaliśmy się do co to miejsca dokładnie. Nie no, wiadomo, ale spoko. O! Już się bijemy? Czemu? To, a czemu? To zaczął. Nie ma gadki? Nie, Kalipso podeszła. Może ale... grzybem podeszłaś i dlatego. Ale grzyb jest daleko. Prawda? I nie ma gadki? No to nie ma gadki. Ja bym proponowała najpierw tego gościa tutaj zaciukać. Tylko na dole, o. Tego, no. Yeah. Tego on jest najgorszy, on będzie nam uciszenie rzucał. No. Ej, a tak ostatnio, znaczy dzisiaj rozkminiłem, może wiedzieliście o tym, że jak się najedzie na awatar przeciwnika i się zrobi zaznaczenie, czyli alt i prawy myszki na awatarze, no, to zaznacza tą jednostkę. Zobaczcie. No. No i rzecz. Jak coś się zrobi? Jak na awatar najedziesz na tej liście przeciwników i klikasz no, prawym myszki z altem, to zaznaczysz tą jednostkę. Znaczy, a, wiesz. Wow. No. Ja nie wiedziałam. Chybiłam go. On nam tutaj kulę pośle. Zobaczycie tu z uciszaniem, nie? Instrument. Możliwe, że go grzyby za grobą. Grzyb tam no jest tak, zobaczył grzyba i... No mówię ci. No rozprócie, nie mam nikogo po się palące. Wysyłaj misia. Misia tego... wyślę, ale najpierw jeszcze tego uziemnię. Na geka Kalbona. Okej, czekaj. Żebym ja dobrze to zrobił. Ten jak przebiegnie przez sztyletki, to trochę dostanie po twarzy.
ukorzeniło go? Ukorzeniło bardzo go, bardzo ładny, spętany został. Co to przeciwnikowi Udo, potencjalnie zmniejszając jego szybkość o 50%. Jeszcze raz, dawaj Udo. Odparcie. No to nieładnie z jego strony. Ja bym tam niedźwiedzia posłała, to niedźwiedź może zejść? Czy nie bardzo? No teraz nie może, bo się skończyła tura. Ale a wchodzi nie, po tym? To nie jest jego tura, to nie jest jego tura, sorry. Ale on wchodzi w ogóle? To jak wszedł, to i zejdzie, nie? Ma swoją turę, ma. Psioniczna. O, ty i ja. Ja też mam. Tylko, że ja mam z automatu, a ty musisz potwierdzać. Ty. Patrz, odparł spętanie, ale on jest niemiły. Umarł bala. I powiększenie ma, i ma zbroję maga. O, niedźwiedź, uwaga. Niedźwiedź ma zbroję. Jakie mam zwłoki? Zarodniki, słuchaj mnie, animujący, za pomocą zarodników ożywiasz zwłoki, które stają się twoim zarodnikowym sługą. Ej, to ja też mogę je używać. Możesz, tak, ale musisz chyba podejść. Podejść musisz blisko, to na blisko chyba. A taki żywy martwy, to nie da się. Cel musi być martwy. No i dobra, wszystko jasne. No w ogóle nie będę wchodzić, bo jestem grzywem, prawda? Najgorzej. Skaczesz misiem na niego? Nie, tak nie mogę tam skoczyć niestety. Zrobię sobie speed. Aha, tu byś mógł. Ona mu żyje. No, dawaj, skocz tak na niego misiem. Poczekajcie, bo ja strzelam, okej? Okay? Zaraz bym chciała zobaczyć, jak mi tu robi. No zobacz. A, bo on odbija twoje czary, nie? A to gnojek. Znowu to samo. Zobaczymy, jak to zadziała. Tak ładnie. Szału. Ale lepkimi od miodu łapami go uderzyłem i go rozbroiłem. Łapkimi ulepkami. Ale naprawdę jest zapisane. W poniedziałek. Co ja mogę zrobić teraz, jak on mnie tutaj oddelegował, tak no? Podleczyć się. A no faktycznie, to ja hapsów nie mam. O czemu to tak? No dostałaś trochę od niego ci ten. Ja chciałam się przystawić, a otworzyłam. Podniosłaś grzyba. Tak. No i tak już nie miałam ten. No tego to można zwalić jełopa. Zrzucić się, mówisz, zrzucić. Zepchnij go namiętnie. Połektacz... Bo mnie silensował. Idę go zwalić. Połektacz go. Kogo zrzucić? Tego połektacz go. Tego? Ale to trochę szkoda. Otwartą dłonią mu ty najlepiej. Co się dzieje? Jest niemożliwe. Kule, co ty się otwaję tą dłonią. Ale to mi... Źle mi go chcesz rzucić. Ale przewij mu tą. Przewij mu koncentrację tylko. No ciekawe, czy to się uda. No dobra. No sukces, on jest bardziej atletyczny, wiesz? Momencik. Cały czas ma koncentrację. Gościa... Bardziej w tą stronę. Ej, fajna taka relaks, nie? Zrzuciło. O ty cholero. O ty, no ty to... chyba też za... Ty uważaj, żebyś go nie rzucił tam. Nie, nie zrzucę go. O, masz. O buzie. Okay. Cały czas ma koncentrację, nie wierzę. No, ale on ma 8 HP, no to jest, wiesz, kasacja następuje. Ja wiem, że lubi się bawić 8. tym czarem, ale on jest... Creepy, ale ten wiem. Czar to jest... Fajny. A, bo my znowu w tej kuli stoimy. Ekstra. O, zobacz, o, jest ja skasowany. Teraz grzybem mogę go podnieść. Tego Lurgana? Po co? No on będzie dla nas walczył. Ale nie będziemy mogli go zlutować, jak będzie żył. On padnie potem pewnie. No nie wiem. Nie ma pewności. No ale w sumie też spoko. Oni mi niedźwiedzia atakują. Niedźwiedź jest under attack. To jest niedźwiedzia Roma. W końcu się wydostał z tych noży, nie?
Oj, zobacz się. 13? Zwariował? Tak, gdzie jest moja postać? O, jest rozgniewana Kaela. A ten co rzuci? Ślepotę na naszego tego. Gdzie jest moja postać? Wiesz dlaczego? Bo zarzuciłam jej ten. Kurde, ja na dole leżę. Zbroję. Kto mnie zrzucił? Kiedy? A kiedy co? Cię zrzucili? A co on tu tam leży i śpi? A co ty tam robisz? No nie, ej, no kiedy, patrzę, kiedy to się wydarzyło? Ja zrzucony jestem, ja tak szukam kiedy się na mapie, mówię. Kiedy to się wydarzyło? No teraz jakoś musiało, no. Po mojej turze, któryś to musiał zrobić. Who did this? No i co, ja znowu odeprzę mój atak, więc... Ten. Ktoś mnie zrzucił, ewidentnie. Dobra. Patrz, za każdym razem. 7. Gorsze teraz bicie mam na tego Gekka Carbona. Ale nieprzyjemna sytuacja. Ziemniaczki na dole są. No. Ale one jakby do góry może idą, ale... Nie, jak za mało punktów ruchu? No, będzie kolejny ożywiał, kurde. No, teraz miałem nieprzyjemną, nieprzyjemnie ustawioną postać. Dlatego tak się wydarzyło, bo miałem na samym krańcu, tak odsłoniętą. Ajajaja. No tak. O, a teraz ten, daleka droga, żeby do góry wejść w ogóle, to ja muszę tu znowu walczyć. Co Misiu? Co Misiu robi? Śpij. Misiu, sorry. Misiu, co robi Misiu? Ja bym tu kulę do nich rzuciła, to byśmy się ich pozbyli, ale no nie chcę w Misia. Ryknij w pobliski ten... Patrz, i tak nie rzucę kuli, bo ten odbija. Tak. A więc... Ten ma ile? 19. Dobra. Ty misiem jak skaczesz, to chyba też ogłuszasz, co? No zobaczmy. Tylko... Nie, bo zeskoczył i nie ogłuszył. Nie. Ja trochę przejdę tu... O, ja nie. Shit. I tamten też mnie uderzy, nie? Nie. A mogę jeszcze raz uderzyć? Nie, dobra, sorry. O, zobacz ilu ich idzie. O, i to ten do mnie podbiegł, obóz. A ty jeszcze w bucie leżysz. No to w ogóle super. O, co ja tu teraz mam zrobić z nim? Nie, to się nie opłaca. Dobra. Dwa typie, normalnie jak to przeżyjesz, w sensie jak to obronisz. Czy on wstałeś? Wstałem, zabiłem jednego zombiaka. Nie no, to właśnie za daleko trochę i co ja tam zrobię? No i dobra, to ty... on zginął, nice. Nice, 35 dostałaś. Teraz tych trzeba bić. I patrzcie, można go zlutować, leży na ziemi. Ale czemu ja dostałem... Z kogo ja teraz dostałem damage? Nie wiem. Dobra, poczekajcie, ja muszę teraz ten... Już tam jeszcze jest taki? A ten jest. Ile on ma? Ty go podniosłaś? Podniosłaś go. Ale po co? Nie będziemy mogli go zlutować, jak będzie żył.
i się wyciszyła. Zdeknie pewnie, weź się uspokój. No poczekaj. Blood comes easy these days. Słuchu tej martwej istoty, żeby To jest zajomnikowy sługa na stałe. No to Gites też. Wysyłaj go, niech on tankuje, niech go zabiją jak coś. Ktoś mi... O, i zabili mi niedźwiedzia. Aha. Wokół mnie. Aha, no dobra, to też przetestowałam. No zabiłam cię niedźwiedzia, to prawda. Najlepiej. To niech pojedzie. No spokój, ten niedźwiedź swoje zachod. Następny leci, ja pierniczę. Jest to jakieś dźwięki wydają. Nie? Tu oczywiście nie mogę szczelić, a mogę. Ścieżka zablokowana. No dobra, to ja muszę tego nadolebić. Tu jeszcze jest coś, ty. A, ten granat. Ale fajnie się podnosi. Widziałeś, jak oni się podnoszą z ziemi? No. Kręgosłupa nie mieli w ogóle. A, właśnie, to jest ten jeden, co był niewidzialny. Tak. Dobra, to ja zostanę tu na miejscu. Będę go bił. A wy musicie sprzątnąć. Nie... O, właśnie. Lecą. Co to było? A, to ten. Jeszcze jakiś. Powiększenie sobie rzucił. O kurde. O ty obuzie, czemu do mnie przybiegasz? O, będziesz bił samotną kobietę? O shit, nie widziałam go. A czemu mam utrudnienie? Nie mam pojęcia. Ja też dlaczego? Miałem, mimo że koleś stał przede mną, to miałem utrudnienie. Możesz zeskoczyć władcą przesytem na niego? Zeskoczyć? No, czy on nie skacze? Ale to HP, on jest oślepiony, władca przesyt. O! A, bo ty jesteś... Uuu. On magiem też był jakiś. A to co to jest? Cisza. Ale za mało punktów ruchu. Jaka szkoda. On to raczej z rączki będzie bił. Ale sobie poleciałaś z gracją. Hej, hej, witaj królewiczu. Lol. Psiu, a on nie myślał, że jestem u góry, zobacz. Aha. Widziałeś takie rzeczy? Moja droga, co ty byś tu mogła rzucić? Zobacz, ty co to tam? No, żeby podtrzymać amok, to muszę w każdej turze zaatakować. O kurde, lipa to zejdzie. Wybiłem. Nie wiem co ja chcę, przecież wiem, że to mnie dobiegnę. Ale fajnie wygląda, ale wściekła. O, chyba utrudniłem trochę grę. A co zrobiłeś? No bo rzuciłem taki dym. A ja nie, ja myślałem, że... No dobra, ale odstąpiłem. Nara leszczu. Bo teraz on jest trochę ten. On jest oślepiony, ale... O ja nie, jakieś niewidzialne serce sobie zrobił. No i biegnie do mnie. Zabiegnie. Zapomniałem zmienić tę tarczę i miecz. Time to push my luck again. Hmm.
No ja akurat amulet mam taki gorszy u ten. Mogłem mieć tamten. Ale on ma 13 HP, to już umrze. Kurde, nie sięgam. Parcie. No, ma jeden HP. Olek pulsuje od niego, zobacz, jaki wściekły. Nie? Ja nie mogę w nim strzelić, nie wierzę. Spotka. A, przyleciam. Chodź, musimy pomówić. No poczekajcie, nie leczcie się. Przecież mamy już krótkie odpoczynki. Spoko, oko. Ten teraz jest full, git. Aha, no tak, bo tych odpoczynków ile mamy? 3 czy 2? Poczekajcie, bo teraz będzie... Ja nie wiem, czy my się z tym grzybem nie biliśmy, wiecie? Tym... No, tym, z którym chodzę. Mhm. Nie pamiętam takiej sytuacji. Tak. Zwłoki to są puste, to jest przykre. Dobra, gadam z nim. Uwaga. Gadaj. The tumor is excised. The Dwega are dead. Here I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. A no właśnie, bo on chce, żebyśmy zabili drugiego władcę, czyli tamtego grzyba. No, ja się nie zgadzam. Dlatego dostał kąt. Dostał w piernicz, wygonili go, ten go przygarnął. On postanowił być tym. Nie przyłożę, czy pierwsze? Czwarte, czy pierwsze? Właśnie. I król udzielił ci schronienia, a ty chcesz go obalić? Nie przyłożę ci do ręki. Jeśli tak bardzo pragniesz krwi przy zycie, pozwól, że ci jej dostarczę. Trzeba go ubić. A fate it has earned. Jak ty nic nie zrobiłeś, ty? Long suffered while the Dwega flourished. I stand to swore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. W jaki sposób nie... Pieśń rozłamu. Co to? Tu mnie 3 zwoje.
Keep your allies steady and your foes fearful. Melodies of peace, even in war. Bonus wygooglujesz co tam? Dar kręgu przesyta. Nie, ale jaki zwój czego? Co to było? Pieśń rozłamu. Tak. No, czyli jednak cię skusił, a mówiła, że tak o. Nie, chcę wiedzieć, co tą daje. Z czego rezygnujemy. Dawaj. Jest tylko pieśń nocy, nie pokazuje, co to jest pieśń rozłamu. Naprawdę? No. Nie ma nic. Nie wiem, co to jest pieśń rozłamu. Pomści klan przysyta. Zerknijmy. To wiemy. Momencik, za minutkę będę. No to ja bym go ubił, chyba że to jest taka sytuacja, że on był królem, przyszedł ten nie, to był inny klan, to były dwa klany grzybów. Tamten sobie tam, no przecież mówił, że tam pieśni wznosił, żeby mu pomóc. Ale jak pójdziemy zabić Ikra, to pewnie wszystkich będziemy musieli tam wybić. Oczywiście, no cały klan. No właśnie. To nie. To jego trzeba, żeby on tu nie mieszał. A od przysyta dostalibyśmy rękawice objęcia zimy. Po ataku od zimna nakładasz na cel dodatkowo status oszronienie na dwie tury. No, czyli coś takiego. No nie wiem, czy to warto. Nie warto. Swoją drogą siedział u niego bezpieczny, nie? Jak powiem nie przyłożyć z tego ręki, to co będzie? Zaatakuje nas? F5, bo jestem ciekawa. Czy okay. Jak go tu po prostu zostawimy, to czy on się... To jego prawo, Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Czyli atakuje. No i dobra. Tu zabijemy przysyta teraz. O, i ten znowu jest z nim, ten no ziomek. No to dobrze, podwójnego tego expa dostaniemy, nie płacz. A to co tu jest? A tak głowicę, no i nam przecież, które może koszłomić. No spróbujmy. Szaleńczy atak. Jest, uszołomienie, zobacz jak ładny. Mam 17 hapsów nagle ma, a miał 50. Widzisz? Widziałeś? Patrz, ona jest nieziemska. O. Zabijamy łobuza? Zabijamy łobuza. Well, so much for peace. On nie lubi światełka. O, jak ja ją w ogóle wyrzuciłam stąd?
A to nie ty bonus? Nie. A nie, bo ja porw wiatru użyłam zamiast mroźne zionięcie. Ale dam kradu. Czyli przyzwałaś nam po prostu dodatkowego wroga. No oczywiście, expik będzie. No, no. 29 zwłoki podniósł! Gdzie tu jeszcze zwłoki leżą? A wy... No, a to jeszcze maga podniosła. No, podniosła maga. A czemu cisza? To nie ja maga podniosłam, to on podniósł tego maga teraz. On podniósł maga nie. teraz. Lurgana? No. Nie, Lurgana nie. Lurgan jest podniesiony przez Kalipso. Tak, tak. Jo. Ale wy jesteście nieminnie. O ty. Coś mi tego. A, ten. Mm. Już myślałam, że ciebie zabiłam. Weź mnie nie denerwuj, nie rób tak. Aha. Ja pierniczę, nie chcę tego otwierać, chcę stąd wyjść. O. To był on. No i co? No i co? Leszczyku. No. Myślałeś, że taki jesteś? Ale nie jesteś. Fajny efekt ma ta sfera, nie? Taki sferowy taki. Sferowy taki? Dawaj, dawaj. Okej, dwa razy i... dwa razy pudło. Fajnie, że się w silence'a wszedł. Bardzo ładny. Myśli? No co myślisz? Nie myśl już. Już po tobie. Karlach. Jedziesz tam z nim. Gdzie on jest? To dobra. No. That's it for old blood. He gave it his best shot anyway. Ooh. Should mind my step. I co ty miał przy sobie? Miał muchomora rojowego, przyspieszające zarodniki, trujący zarodnik, strzęp ciała mykonida, to on był, i zwoje. I grzyby, zwoje i grzyby. Fajnie, nie? Tak, to wszystko puste? Ja tu podniosłem kilka rzeczy, wysłałem ci najlepszą, jaka była, i to jest jakiś topór. Gdzie ty mi topór wpakowałeś? Topór tępiciela do mrocznej żądzy wysłałem, z jakimś ogniem on jest, wysłałem ci. To była najlepsza rzecz, jaką tutaj znaleźliśmy. A, Umfry, ja ci założyłam buciki. O. Ojej. I jak się tam... organizujecie, to mam to cztery tak rzeczy do przeczytania. Mogę coś przeczytać. Albo bucy, nie? Jest wyblakły dziennik. Dziennik zawierający relacje z ekspedycji strażnika wydobycia imieniem Merna. Po wewnętrznej stronie okładki widnieją słowa brygadzistka Merna. Strony księgi są pokryte starannymi obliczeniami, rejestrami sprzętu i notatkami z ekspedycji. Ostatnia pozycja jest zatytułowana. Ekspedycja numer 42. Powrót po dekadniu spędzonym w północnym kwadrancie. Zbadano dwa potencjalne miejsca wydobycia. Odkryto żyłę Aramdruju. Velso spisał się na medal. Zorganizował szychty i poprowadził pierwsze wykopy. Będzie z niego kiedyś znakomity brygadzista i to nie dlatego, że jest moim bratem. Jednak musi nad sobą panować i wprawiać się w czytaniu skały. Czasami jest ślepy jak powierzchniowiec. Planuję zabrać go później na wyprawę nad jezioro Hebanowe, żeby poćwiczył. To było pierwsze. Później jest porzucony dziennik. Pamiętnik opisujący codzienne życie w gnomiej wiosce w podmroku. Urządziliśmy przyjęcie niespodziankę żelaznej stopie. Nie pojmuję, jak ten druleń dociągnął do 150, ale tak czy owak jest powód do świętowania. Przysięgam, że kiedy zobaczył ognistą whisky, którą żeśmy spędzili, wokół zakręciła mu się łza.
Wypiłem tylko jeden kubek, a w ogóle nie czuję języka. Ten wariat wypił całą beczkę. Nie mam pojęcia, jak dowlókł się na swoją zmianę, ale Merna powiedziała, że potrzebuje go w powozie, żeby strzegł zapasów. Brygadziska nie powiedziała ani słowa, kiedy zaczął chrapać. Ta Łajza ma szczęście, że Merna nie jest służbistką. Lepiej się prześpię, przyszły zamówienia na ćwiczebne łopaty i kilofy dla młodziaków, a mnie jeszcze czeka zbieranie zurków. Jak ten czas leci. Zurki to nie były w kocie cyberpunkowym? Zurki, te co tam latały takie? Tak, tak, były te maluchy, no. Jest jeszcze poplamiony krwią dziennik. Zakrwawiony rejestr zawierający spisy kamieni szlachetnych. Zawiera opisy wyglądu i jakości licznych kamieni szlachetnych wydobytych ze skał. Obok szkicu każdego klejnotu widnieją tu dane na temat wagi, koloru, przejrzystości i innych właściwości. Opis sporej wielkości rubinu sporządziła krzywo czyjaś ewidentnie podekscytowana ręka. Jakiejś sporej wielkości rubin gdzieś tu jest. I baśnie Frunu, tom 4, Górnik o gołębim sercu. Cienka książka należąca do ilustrowanego cyklu zawierającego proste lekcje dla czytelników w każdym wieku. Czytać? W podziemnym mieście Mantle de Rit żyła pewna głębinowa gnomka imieniem Sadie oraz jej ojciec Sam. Każdego ranka sumienna Sadie brała swój kilof i szła do pobliskiej groty kopać klejnoty. Każdego wieczoru Sam przeliczał je i żądał, by Sadie przynosiła mu ich coraz więcej. Nie spoczniesz, dopóki nie zostanę największym bogaczem w Ferunie, powtarzał. Pewnego dnia Sadie, wracając do domu, spotkała na swojej drodze nieznajomą, zabiedzoną istotę o szarej skórze i drobnej budowie. Derro, wykrzyknęła Sadie. Proszę, powiedział Derro. Nie mam domu ani grosza przy duży. Błagam cię o jeden rubin, żebym miał za co kupić coś do jedzenia. Sadie ulitowała się nad żebrakiem i podarowała mu rubin. Po powrocie do domu opowiedziała ojcu o spotkaniu z Derro. Nie wierz w jego kłamstwa. Przestrzegł ją Sam. Derro to samolubne i złośliwe stworzenia. Zabraniam ci dawać mu czegokolwiek albo wyrzucę cię z domu. Następnego dnia Derro czekał na Sadie. Proszę, daj mi 10 rubinów, żebym mógł zapłacić za dach nad głową. Sadie, wzruszona jego niedolą, spełniła prośbę i wróciła do domu. Sam zbeształ ją okrutnie. Marny urobek, oznajmił, to niedopuszczalne. Trzeciego dnia Derro zjawił się w grocie. Proszę, daj mi 100 rubinów, żebym mógł wyżywić braci i siostry. Sadie miała dobre serce, więc wręczyła żebrakowi cały worek klejnotów. Kiedy Derro go wziął, nagle rozbłysło zielone światło. W miejscu, w którym jeszcze przed chwilą stał żebrak, teraz prężył się dumnie ogromny złoty smok. Okazałaś miłosierdzie i godność. Przyjdź do mojego leża, a podzielę się z tobą moim skarbem. Sadie zgodziła się chętnie i dołączyła do smoka w jego pełnej przepychu kryjówce. Rok później Sadie przychodziła obok groty, gdzie zobaczyła żebraka. Był to jej rodzony ojciec, Sam. Sadie, nie mam domu ani grosza przy duszy. Błagam cię o jeden rubin, żebym miał za co kupić coś do jedzenia. Sadie nie znalazła jednak w sercu litości dla Sama. Odwróciła się na pięcie i odeszła. No. Ej, trzeba dawać żebrakom rubiny, bo to są smoki. A smok do ciebie, panie kierowniku. Kierowniku. Ja tak się zastanawiam, bo tutaj rąbię te rubiny. Czy ona, bo idzie jej tu szybciej. Ale ona ma obrażenia, podpala. Albo deps, bo to deps większy chyba, nie? To tylko tyle daje. Nie, o to mi chodzi. Czy jak podpala, to bo jakoś rzadko wypadają i się zastanawiam teraz. Czy... Nie, chyba nie. Ja też dużo zrobiłem tych i mało wypadło. No. To chyba jest losowo po prostu. Aha. Żebyś się zbytnio nie nachapała ich. Mhm. No co jest? No, jak mi się podoba to, że jak przerzucam tą piłkę tego piesła w ekwipunku, to napiszczy. Nic.
I co teraz? No i co teraz? Możemy się pochwalić, że pokonaliśmy. A tutaj? A tutaj nie, co jest wyjście? Mamy zejść do tego jeszcze. Jo. Jest mroczna wieża, ale czy tutaj? Tutaj coś jest? Czy tu jest tak, tylko. Tak, tu coś jest. No to jest, włącz mapę. Ja widzę dwa znaczniki, ale to jest chyba tak, jakbyśmy mieli płynąć. No nie gadaj. No, bo to chcę, żeby użyć łodzi. No nie opowiadaj. No. Weź Kalipso, podejść do łodzi i zobacz, co się stanie. Już idę. Może cutscenka jakaś? Może będziemy mogli tylko wrybiać miejsce, a nie, że ej, drugi co akt. Ej, tak biednie te klejnoty wypadają? Już się jeden sprawdza, poczekajcie. Tu kamera lubi fizjować. Tu pewnie są. Idę tamte wykuć, jak zanim Kalipso przyjdzie. No patrz, nic nie wyleciało, no. Mi jeden wyleciał. No mi a też, ale tu wejść, wcześniej okay. Tu się tu obłowiliśmy, pamiętam. Tak? No. A zapisz? Zapisuję. Ale teraz tu nikogo nie ma, mi się wydaje, że wtedy... Ta tratwa zabierze cię na drugi brzeg jeziora. Czy chcesz kontynuować? No zobaczymy. Jo? Jak nie, to wrócimy. Czekaj. Gdzie jest drugi brzeg jeziora? O, to jest pytanie. A to jest jakaś średnia... A, tu już ktoś tutaj, kopa. Zobacz. Ej, ta mapa jeszcze trochę tu jest zasłonięta. A czemu mamy na przeset jakiś znacznik? O co tu chodzi? Ktoś odmówił. Oj, to ty? Tak. Ej, no popłyniemy. Może gdzieś tam za wieżą wypłyniemy. Wtedy nie można było tu nic zrobić. Uuu, no nie fajnie. O, jednak nie ten. Aha, to wy sobie popłynęliście, no i super. A ty nie popłynąłeś z nami? Drał gry. You! What are you doing on Gek's raft? No nie mówiąc, że ciebie nie ma z nami. No, zobaczymy. No nie gadaj. No nie gadaj. Wejdź na teatrę, bo ona stoi pewnie tam. Cutscenkę teraz mam, ale... A. Zobaczymy. O nie. Działam w imieniu Geka, szukam skradzionych butów, sierżant. W sumie, może? W imię absolutu pozwolisz mi przejść. I to pójdzie ładnie. O, można ten. Wepchnij drogę do wody. Ale działam w imieniu Geka, też powinno być kłamstwo. No. No. Ej, poległ walcząc z mykonidami, to niby nie było kłamstwo. No jeden mykonid był, nie? A jest charyzmy oszustwo tylko plus 4. Naprawdę? Ale nadal, no dawaj. Ciekawe, co powiedzą. Ale może atletyka śmiechowa. No. 15. Nie pokazuje mi nawet tej. 22. Damn. The sergeant will be pissed about her boots. Come on. Let's get you to shore. You're the one telling the sergeant co? What happened. The rest przecież of you, mi się wpakowali w proszę bagno. I'll be heading back with this one. To wiem. Ja może zostałem na brzegu na szczęście. Pójdę zgłosić, że problem jest. W ogóle jaki ładny diadem Kalipso na czole nosi. Ej, o co tu chodzi? Ej, no my bez kitu zostałem na brzegu. Na no nie gadam. Niemożliwe to jest. No, ale nie ma, go nie ma.
Hello. Aleś cię zapopłynę. Ajcie, cycunie omijałem. No, no możesz obejrzeć chyba cutscenki jak na klipsa tu jeszcze, nie? Zobacz, tak by była bitka i byśmy się nie wpakowali za bramę. Jak komitet powitalny? O, odchodzi. Nie podoba mi się to. 20 FPS-ów. Time you showed up. We got trouble. Spit it out. Sergeant finally choked on true soul near's prick. Drugno. The twat soul caused a rockfall. Trapped tighter than a ring on a fat finger. Co jest z tymi kuśka? A Karlach tańczy. Widziałeś? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. Od kupo głowy ich wyzywa od razu. Mr. Hoon, Greyman. Another slave for the dig. Idziemy w to. That's so. You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Make a donation. Tak. Unclog your hole. Just shitting around. But I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. To jest specjalnie zaimek jako on używany na tym typie i na tym tej osobie. Zobacz. Ciekawe, jak długo on nasze uszustwo. Płyniesz? No, nie mogę. Nie ma go. Nie ma łodzi? Nie, może nie ma łodzi. Chyba popłynęliście, cholera. Ej, zobaczcie, to jest kuźnia Gryma. Ojejcie. Adamantyny, ocal gnomy, znajdziegnione buty. Siądź i popłyń w stronę jaskini, nie płynę po tego durnia, no bo to przecież... A i przez tą kuźnię też można do tego, wiesz, wschodzącego. Jest na statku, zobacz. To ja po niego płynę, on jest na statku? O. Statyk. Ja nie wytrzymam zaraz. Po o, przeniosło mnie na dół, zobaczcie teraz. Zniknął mi statek, lol. Jak przyniosło cię na dół? No bo byłem u góry już se, na tym, na górze byłem. A teraz mnie przeniosło przy teleporcie. O, wszyscy i teraz jesteśmy? Mam ten, opcję do zatwierdzenia, nie, no, tak, który miałem. Weszłaś na statek. Zostałem na brzegu, bo weszłaś na statek. No ja to tak dobrze, samo miałem. Siedź tam. Ja nie. Ale najlepszy, że jak wracam po Umfrydę, to Umfryda była na statku. Ja duchem zawsze byłem z wami. Nie wytrzymałem. To przeczytam wam niechlujną mapę. Po jednej stronie tej karty widnieje odręczna mapa północnej groty leżącej na brzegu jeziora chyba nowego. Na drugiej znajduje się spisana relacja jednego z napastników. Jeden z tych drobnistych grzybów nas wyczuł i zwiał. Duża sztuka. Można by z niego nagotować zupy na miesiąc. Pozostałe były zbyt zajęte tym swoim buczeniem i nie zwracały na nas uwagi. Kiedy Nerre nam zapłaci, daje nogę do Mantled Reef. Trin może sobie wyrazić swoje rozkazy w żyć. Mają tam steki z węgorza, mineralny miód i najróżniejsze smakołyki z powierzchni. Samymi grzybami klan się nie wyżywi. A druga obszarpana notatka. Hej, Fiuty. Żarło dla niewolników w beczce po prawej, karma dla rofów po lewej. Jak znowu zobaczę, że ktoś tu pomiesza, to wsadzę mu grojący pogrzebacz w tyłek w poprzek. Trin.
To tam wiesz, już grzebie gdzie takie... indziej. Nie grzebałem, tylko przez przypadek przeniosłem. Oj, zabrał tą skrzynkę. Dobra, to mi się wydaje, że to zostawiamy i cofamy do wieży. Tylko jakiś teleport byłoby chyba warto tu odkryć. No jest tu co ty na to? Pod mrok późnia Gryn ma, zaznaczone już jest. A po co tu jak weźmiesz mapę, otworzysz, to widać. No bo przez tą kuźnię my wejdziemy do tego. No nie musimy wchodzić. Ty, oni ciała nie? wykupują no do wody. Wy widzicie, co tu się dzieje? Gdzie, poka? Martwe gnomki głębinowe tutaj leżą i oni ciała wykupują do wody. O. Pa. A wy tu chcecie jakieś interesy z nimi zrobić. Nie zapominajcie, że ja jestem gnomką. No to chodź zobacz, co robią. Bardzo nieprzyjemne z waszej strony, że się chcecie z nimi układać. Ja się nie chcę z nimi być ja bym, ale powoli. Ja bym mógł ich wszystkich... Zobacz. Gdzie wy jesteście? Kill them all. Ej, bo się ciała kończą. Ja... No idę, patrzę. Wesoły gnom głębinowy, szósty odcinek. Zaczynają gnić. O, ale kopie. O, ty bo burzę. Ej, tu jest książka do przeczytania, nie chcesz Kalipso przeczytać? Właśnie Ferunu. Chustka. O gnomach. Zrobię im bramkę. Co tu się dzieje? Ej, ja mam pomysł, mogę ich zdmuchnąć do tej wody moim podmuchem. Nie, bo zaatakujesz ich w taki sposób. No. Jak będzie robił kopa, to kurde mu ten. Poczekaj, ja zostanę specjalnie na drodze. Ja ich zdmuchnę. To polejcie się, zobaczymy czy poleci z ciałem. Bo ty musisz... Jakie cwaniaki kopią sobie. Jakieś co? A ty tą książeczkę to czytasz? Patrz, nie kopię. No poczekaj, zastanawia się. Pa. O, idzie. O, zepsułeś im. Leszczu. I co? Głęboko w podmroku żył sobie Doyle, dzielny gnomi niewolnik. Dzień i noc wraz z bratem pracował ciężko dla 5 duergarskich kowali, wydobywając żelazo i mitral, aż ręce mu puchły, a oczy piekły. Szybciej krzyczeli, więc Doyle kopał szybciej, nawet w nocy, kiedy jego poganiacze już spali i uśmiechał się nieustannie. Jak możesz się uśmiechać, kiedy tak harujemy? Zapytał jego brat. Bo życzę naszym panom powodzenia, odparł Doyle. Wieść o znakomitej jakości duergarskich pancerzy i oręża szybko się rozeszła. Aby nadążać z popytem, duergarowie wzięli więcej niewolników i zaczęli wykuwać i magazynować swoje towary przy wyrobisku. Mimo to Doyle kopał ciężej niż kiedykolwiek przedtem, wciąż z niegasnącym uśmiechem. Wkrótce duergarscy rzemieślnicy mieli tak dużo pracy, że potrzebowali aż 20 gnomich niewolników. A już wiem, do czego to zmierza. W dniu, w którym pojawił się 21, Doyle zaśmiał się i zakrzyczał tak głośno, że duergarscy poganiacze uciekli do pobliskiej groty. Kiedy wrócili, znaleźli Doyla i pozostałe gnomy głębinowe, ubrane w solidne pancerze z mitralu i dzierżące potężny żelazny oręż. Wszystkie zabrane z magazynu duergarów. 5 duergarów szybko zostało pokonanych, gdyż nie mieli szans przeciwko 21 uzbrojonym gnomom głębinowym. A Doyle nigdy nie przestał się uśmiechać. Pod bajką jakiś rozsierdzony czytelnik napisał krótką recenzję. Gniot, to stąd gnomy biorą swoje durne pomysły? W każdym razie nie rozumiem. Nauczka zupełnie nie ma sensu. Ty co, oni tak tu wykopią wszystkich? Tu są jakieś podwójne żelazne drzwi, które są zamknięte. I co tu jest? Podróżuj przez podmrok. Jakaś tablica jest? Kuchnia. Tablica głosi, że to jest kuchnia. Aha. No pozwiedzajmy najpierw, żeby wiedzieć, co tu jest, wiecie. No dobra. Oh shit. O, tu nie wiem, czy tu chcę wchodzić. Co tam jest? Nie wiem, jakieś bagno straszne. O. O, nie mam tej. No znowu srebrna taca, srebrny kielich.
Co ci znowu zabrali? Na szczęście mam w obozie, ale nie mam... Tu coś jest. Nie mam pochodni. Co tu jest? Guzik. Guzik, pan guzik. My lubimy guziki. Ciężka skrzynia. Czaszka. Co to w ogóle za budynek jest? Nie wiem. Ten teleport... O, unky. Wejdziesz tam? No zobaczmy. Za małe. O czym przed chwilą innym głosem mówiłeś, takim męskim? Nie wiem. Bo to Gail mówił. A. A jak tu wejść? O tu, a bo to jest za tymi drzwiami. Ja się mogę tam tepnąć, a coś tam ciekawego jest? Jakieś... Jest sporo srebrnych talerzy. Wszystko jest ze srebra tutaj. Nie wzbudzę podejrzeń jak ten? Boże, oni wszystko tego to wyniszczyli. To jakiś posąg jest. I tu jest jeszcze jakiś przycisk chyba. Mamy więcej skrzynek? Co? Nie da, brak miejsca. Mam brak miejsca. Ja mogę się tam tepnąć. Tu zamknij drzwi, żeby nikt nie widział. No, to F5? Zrobimy F5? No, już zrobiłam. Co tu jest? Modrownik. Przycisk. No mówią. Tu jakieś drzwi otwierasz. O, z tej strony będzie. A nie, tu coś jeszcze jest. Jeszcze coś jest, no. O Jezu, ile tu tych talerzy jest. Ty, a tu jest następny przycisk z drugiej strony. Jest? Tak. A jo, jest, no. Którędy by się to weszło? No ja tu biorę srebro na handel. Tu od schodów. By się weszło. A tu coś kapie, jakiś kwas. Widzę. Tu jest w ogóle skrzynia też. Gail, dawaj. Dobra, to dajcie mi najpierw tu pozbierać talerze. Sreberka. Dobra. Tu, o, więcej sreberek. Jeszcze te skrzynki muszę sprawdzić. Winiacze. Idź do tych drzwi i zobacz, czy da się je otworzyć. Od środka nie mogę, tych żelaznych. Przecież ci mówię, że tu jest przycisk z drugiej strony. Nie otwieraj tych drzwi. Tutaj masz przycisk. Już idę. Dobrze, że się nie otworzyły, bo oni tam stoją przy nich. Nie, no to dobra, co? Nie, idę to zobaczyć. O Jezu. Wolno chodzi. Jeszcze nie zabrałem. Co, ten przycisk? No, on będzie pewnie zamyka te drzwi, nie? Nie widzę. No. Tak, zamykają się te drzwi. No dobra, a przejdźcie, może tam coś jest jeszcze? A nie zlutowałem wszystkiego, to są żelazne drzwi. I tych też, te zobacz, tych a, chyba nie otworzę. Tych nie mogę otworzyć. Dobra, to czekajcie, to zbiorę to wszystko, jak już tu jestem. A tych się nie da? Idę tam już. I to pozbieram. Ty, szyku, ten kwas kapie. No właśnie nie ma, ale tam gdzieś z góry coś ja się kapie, boję, nie? Że tam coś jest. W ogóle co to jest? No właśnie, bo nie widać, nie? No. Kiepska sprawa. A tam, no, jak on się tutaj mota, nie można podejść do tego. Nie wyjdziesz, sprawdzisz te drzwi, to ten...
to powiedz, to już zrobimy zapis. Czekaj, ciekaw, czy tu jeszcze z góry nie można zeskoczyć, bo tu są takie schody, co do góry prowadzą. Ja wyżej już, wyżej niż nic nie mogę zobaczyć tam. Może to jakoś górą się można dostać. Dobra. Już podchodzę do tych drzwi i możesz zapisać. Poczekaj. No już. Bo to jakiś skarb tu widziałem gdzieś. A, tą skrzynię. Otwarta jest. O, ktoś tu jakieś dźwięki wydaje. No uważaj, bo zobacz, tu kwas kapie z góry. Co tam jest u góry? Percepcja porażka. Ja się boję, że tu jakiś stwór jest i mu z pyska kapie. Może zapisz teraz. O, to gdzieś do góry prowadzą te schody, zobacz. No. Skąd tu kapie? Jaka muzyka, jakieś skrzypki nawiedzone grają. Wiem. Ja się pytam, skąd to kapie. Ty nie możesz do góry zajrzeć? Podejrzewam, że my musimy ich wybić, żeby klucz dostać, żeby wejść tak normalnie. Tutaj jest ognisty brusztyn, zielony kryształ, wino, złoto, dobra? Widzisz, że potrzeba trzech ognistych kryształów, żeby zrobić jedną tą fiolkę. Alchemiczny ogień? Tak, alchemicznego ognia, no. Drogie tutaj chyba jest. Nigdzie więcej nie mogę iść. Ja mam dwie fiolki alchemicznego ognia. Co tu jest? Zestaw do rozbrojenia pułapek. Wspinał się tu jakiś śmiałek. Okej. O, strzała błyskawic i strzała lodowa. Tutaj. Nie da się wskoczyć. Dobra. O, właśnie jakieś kwasy. Żółta galereta 67. Co? O, okej, dobrze, dobrze, że zapisałaś. Na raz? O, okay. No, na raz. Żółta galereta spada tam, gdzie jest ten kwas i mnie one-hitowała. Okej, okay. A poczekamy, możesz wczytać. Umrze i zobaczymy, co się stanie. A coś się da? No nie wiem, no to miałeś wybuchnąć i świat zniszczyć. No właśnie, chyba nie dadzą ci tak. Nie biją mnie. Tu są jakieś schody. One nie są głupie, bo ty roztaczasz tę aurę nekrotyczną. Leczy się cały czas, ty patrz. Dostają od ciebie i się leczy. Właśnie widzę. Ale jak to leczenie ich jest ten? Rzut obronny przeciwko lep na muchy? A stuka cię coś, czy nic cię nie stuka, ale ty nie żyjesz? Nic się nie dzieje. No dobrze, to moi drodzy, tutaj zakończymy odcinek, wiemy czego się spodziewać. Po drugiej stronie Gail ładnie ten z talerzami wróci do nas, a my zaczniemy zwiedzać dalszą okolicę. No, tak myślę. Właśnie. Kurde, ale że się tak ściągnęła? Ona najpierw na ciebie Nahita spadła? I zadała już się mówię, tyle co obrażeń? Ona rzuciła. Używa niby nóżka na Gale. Gale otrzymuje 20 obrażeń obuchowych, 10 obuchowych od Jezu kwasu. Aż tyle? Niby nóżka. Okej. Okay. Niby nóżką cię kopnęła, okej. Okay. Tak, i 20 obuchowych i 10 od kwasu i mnie zabiła. To bardzo ładnie, to musimy je z daleka, bo tu nie ma co podchodzić do nich, no to wychodzi. Obiad, no, to możemy wczytywać. To popatę.